zgodnie z naszymi wewnętrznymi ustaleniami. Teraz mamy czas na to, aby ksiądz Wojciech przedstawił krótki wykład pana profesora Andrzeja Ochockiego. Zadzwonił dzisiaj, się zmęczony, zatruł się i przepraszam, że go nie ma. Przysłał tekst, który się ma tylko przeczytać. Laureat Nagrody Nobla Gary Becker ustalił, że w społeczeństwach średniozamożnych i zamożnych zachodzi w gospodarstwie domowym interakcja między ilością dzieci, a ich składnikiem jakościowym. Rosnące koszty alternatywne macierzyństwa i ojcowstwa, czyli płacone dochody z pracy oraz wydatki na utrzymanie, ochronę zdrowia i wykształcenie dzieci, wzmacniają tę zależność, powodując, że w efekcie proces zawężonej zastępowalności pokoleń, co oznacza, że kolejne pokolenia dzieci są mniej liczne oraz niż pokolenia ich rodziców. W żadnym kraju europejskim nie udało się dotychczas przezwyciężyć tych zależności. Proces zawężonej zastępowalności pokoleń i wydłużanie się życia ludzkiego prowadzi do starzenia się ludności, to znaczy powiększania się odsetka ludzi w starszym wieku. W związku z tym procesem Papieska Rada ds. Rodziny sformułowała w 1994 roku następującą opinię. Jedną z najpoważniejszych konsekwencji starzenia się ludności może okazać się zanik solidarności międzypokoleniowej, prowadzący do prawdziwych konfliktów o podział środków ekonomicznych. Sprawy dotyczące eutanazji wydają się związane z tym konfliktowym rozwojem sytuacji. Eutanazja jest sprzeczna z podstawową zasadą ochrony życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Mimo to w kilku krajach Europy eutanazja została zalegalizowana. W końcu stycznia 2020 rząd Hiszpanii przedłożył ustawę w tej sprawie w celu zalegalizowania eutanazji także w tym państwie. W Polsce z niepokojem obserwujemy stagnację trwania życia od 2015 roku, a nawet skracanie się życia ludzkiego w latach 2017-2018. Przeciętne dalsze trwanie życia kolejnych pokoleń wynosiło w 2017 mężczyźni 73,96, a 2018 73,85. Kobiety w 2017 81,82, a w 2018 81,68. Sytuacja ta wymaga pilnej diagnozy przyczyn i podjęcia działań przywracających proces wydłużania się życia ludzkiego w Polsce, tak jak dzieje się to we wszystkich krajach Europy. Pilnych działań wymaga również konieczność radykalnego ograniczenia przemocy w rodzinie. Oficjalne dane WUS o przestępstwach stwierdzonych przez policję i prokuraturę w zakończonych postępowaniach wskazują, że efektywność systemu pomocy rodzinie w tym zakresie nie ulega poprawie. Otóż liczba przestępstw określanych jako znęcanie się nad członkami rodziny wynosiła w 2015 roku 14 380, a w 2018 15 429 przestępstw. Konieczna jest diagnoza skali zjawiska przemocy domowej, ocena skuteczności pracy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej rodzinie, także skuteczności egzekwowania prawa penalizującego sprawców przemocy rodziny. Maltretowanie, okaleczenie, nawet zabijanie dzieci niemalże każdego tygodnia, o czym informują media, nie może być obojętne dla każdego z nas. Bardzo dziękuję.